No i tyle zostało z tego samochodu, czyli dostałem 3000 koron. Cześć. Dzisiaj taki krótki film Wam zrobię na temat przeglądów rejestracyjnych w Norwegii. Ja ten film nagrywam na swoim przykładzie. Jestem w swoim samochodzie. To znaczy, jestem w samochodzie żony, bo żona go używa. To jest Scenic. To Renówka Scenic, jedynka. Ona jest z 2003 roku. Żona nią jeździła 4 lata. W zasadzie większych wydatków nie mieliśmy, chociaż ja nie przepadam za francuskimi samochodami. I teraz tak, przechodząc do sprawy. Musimy zrobić przegląd techniczny. Tutaj w Norwegii przegląd techniczny jest co 2 lata. Pojechałem na taki przegląd, pierwszy, bo w zasadzie przeważnie są dwa przeglądy. Pierwszy, czyli jedziemy i patrzą, co jest nie tak. Dają nam takie wytyczne, ja zaraz wam pokażę. Taka kontrol Edel. Po prostu i tutaj na podstawie tego musimy sobie wymienić albo po prostu zlecić wymianę różnych rzeczy, które są uszkodzone. No i dobra, no i pojechałem właśnie na taki pierwszy przegląd 20, kiedy ja pojechałem, drugiego, pierwszego pojechałem z lutego, bo do końca lutego muszę to naprawić. No i pojechałem i mi znaleźli takie pierdoły, no znaczenie na pierdoły, no poważne rzeczy. Znaleźli mi problem z wymianą, muszę wymienić tuleje na tylnym wahaczu, na tylnej belce skrętnej. Muszę wymienić tarcze od tylnych hamulców oraz klocki. Muszę wymienić mężetę na półosce. Muszę wymienić żarówki, bo są za białe, stwierdzili. Dolać płynu, no jakieś tam pierdoły takie drobne, które to w ogóle to jest do zrobienia. Najgorzej to jest z tym, że ta wymiana tej tulei z tyłu na belce skrętnej jest trochę problem, ponieważ mam niby garaż. Ja sobie czasami niektóre rzeczy robiłem sam, ale akurat tej rzeczy nie mogę zrobić samemu, ponieważ tu trzeba wymontować właśnie tą belkę skrętną i nie dam rady po prostu. No, choćbym chciał, to po prostu nie dam rady. Bo muszę mieć podnośnik, a nie mam podnośnika i nie da się z tego zrobić. No i muszę to po prostu zlecić firmie zewnętrznej, czyli po prostu sprowadzić samochód na warsztat. No i pojechałem do dwóch warsztatów, więc jeden warsztat wycenił mi to po znajomości na 9,5 tysiąca, a drugi warsztat mi to wycenił prawie na 14 tysięcy koron. I niestety sprawa ma się tak, że chyba nie będę tego robił i będę musiał oddać samochód na złom, no po prostu go zezłomować. Szkoda mi go, no bo jak sami widzicie, samochód po prostu tutaj w środku jest całkiem kurde fajny. Ma, tak jak powiedziałem, a jeszcze może wam nie mówiłem, ma dopiero 137 tysięcy najechanych kilometrów. I szkoda mi go, naprawdę wierzcie mi, że go szkoda, no ale. Samochód jest warty na obecną chwilę w Norwegii 15 tysięcy koron, już po przeglądzie, a ja muszę wydać około dychy 10 tysięcy koron, żeby go zrobić, więc to jest bez sensu. Samochód ma z 2003 roku, więc trochę lipa. Zobaczcie, po prostu on praktycznie nie jest tutaj zniszczony nigdzie. To wiadoma sprawa, że po prostu że go tam boli. Jakaś tam rdza gdzieś tam mu wychodzi. Tam dodatkowo jeszcze tutaj jest tylna klamka popsuta, która nie działa. Co tutaj dalej? Trzeba by jeszcze było zrobić. Tam z tyłu zaczyna być amortyzator, zaczyna ciec. No dobra, no i tutaj w zasadzie nic takiego wielkiego nie ma. Tutaj jakaś tam jest rdza. Tutaj on trochę go bierze rdza. Też z tyłu go tutaj troszeczkę bierze rdza. O, widzicie, o. Więc ogólnie samochód nie jest w złym stanie. Ale niestety, no zobaczcie, ale od spodu już niestety on rdzewieje. Zobaczcie, jak on od spodu wygląda. Nie wiem, czy to będzie widać, on jest zardzewiały, masakrycznie zardzewiały. No i co z tego, że go zrobię, jak później będzie mi go ciężko sprzedać. Tutaj przecież to jest wszystko pardzewiało tło. Więc z zewnątrz wygląda ok, silnik ma mniej więcej ok, ale zawieszenie po prostu jest totalnie
totalną katastrofą. Ogólnie samochód w środku też wygląda dosyć ładnie, jak na 2003 rok. To tutaj nie ma jakichś tam strasznych uszkodzeń. Opona jeszcze chyba nówka, nówka jeszcze opona, zobaczcie. Oryginalna opona, kurde, ta opona ma już z 16 lat, ja nie wiem. Także wszystko widzicie, wszystko kurde fajnie by było, no ale nie tutaj. W Norwegii niestety usługi są tak strasznie drogie, że niektóre rzeczy się nie opłaca robić. Tak wygląda tutaj w środku, zobaczcie. Praktycznie nie jest zniszczony, no. Tam brudny, no to bo dzieci jeżdżą, to jest brudny, ale tak ogólnie to nie jest zniszczony. Tutaj on ma z tyłu dwie poduszki powietrzne. Z przodu ma poduszkę jedną, drugą. Może on tak bardzo nie jest wyposażony, bo on jeszcze ma tutaj, zobaczcie, nawet z tyłu jeszcze ma manualne otwieranie szyb. No ale kurde, powiem wam, że 2003 rok, w takim stanie samochód i trzeba go oddać na złom. No cała Norwegia. Silnik jest zdrowy. Ma 136 tysięcy, czy są 137, tak jak powiedziałem. Nic mi oleju nie brał kompletnie. No akumulator jest do wymiany, bo już słabo, słabo trzyma. I czasami po prostu trochę opornie kręci. Ale ogólnie... ogólnie nigdy mi nie zawiódł. Koszt takiego przeglądu pierwszego to jest chyba 800 koron zapłaciłem, a drugiego chyba 400 czy 500, już nie pamiętam. Więc suma summarum na wydatek to jest z rzędu jakieś 1300 koron za przegląd rejestracyjny na 2 lata. No plus oczywiście naprawy, no i tak tutaj u mnie jest, to właśnie te naprawy są za drogie. Tutaj mam jeszcze te tiule, te relingi, też postaram się wymontować. Też szkoda ich oddawać. Także jeszcze taka dla was jedna rada. Jakbyście chcieli kupować samochód w Norwegii, to szukajcie samochodu, szczególnie jak jest samochód stary, to szukajcie samochodu, który ma długi przegląd techniczny. Czyli do, na przykład samochód może mieć na przykład nawet 2 lata i 4 miesiące do następnego przeglądu, ponieważ niektórzy jeżdżą dużo wcześniej na przeglądy, właśnie wtedy, kiedy chcą sprzedać samochód, bo mają taką możliwość. Nie trzeba jechać w danym miesiącu, w tym miesiącu, gdzie się kończy przegląd, tylko możemy 4 miesiące na przykład wcześniej pojechać i zrobić ten przegląd i wtedy to się liczy nie od, od daty przeglądu, ostatniego przeglądu, tylko po prostu od daty faktycznej, po prostu tak jakby wynikającej z dokumentacji, no bo zobaczcie, ja to jeszcze pokażę. Tu są numery rejestracyjne i już nie pamiętam, czy dwie cyfry ostatnie, czy jedna ostatnia cyfra oznacza miesiąc przeglądu rejestracyjnego. Także jeżeli na przykład ja mam w lutym, to ta cyfra 2 oznacza, że w lutym, że to jest przegląd rejestracyjny jest w lutym. Tak mają w Norwegii i nie wiem, słyszałem, że mają to zmienić, ale na obecną chwilę tak jest. Więc tak jak powiedziałem, czasami można kupić samochód, gdzie do następnego przeglądu jest 2 lata i 4 miesiące. Wtedy warto taki samochód kupić, ponieważ przez 2 lata i 4 miesiące nie musisz w niego w zasadzie inwestować, no bo możesz nim jeździć, masz przegląd i możesz nim jeździć. Więc ja tak samo szukałem tego samochodu, no i akurat mi się udało. Tamten drugi, co tam z tyłu stoi, też tak kupiłem, że też miał długi, długi przegląd. Też kupiłem go od starszej osoby. Też tamten ma dużo więcej najechanych kilometrów. Ma prawie 270, ale ja nim dużo, ja sam z nim zrobiłem chyba już ze 100 tysięcy. Więc dlatego tyle ma, no ale ja nim do Polski jeżdżę. Jestem bardzo zadowolony. A ten, no trudno. Trzeba go oddać i tyle. Także biorę się do pracy. Samochodu już nie ma, właśnie wróciłem ze złomowiska, zaprowadziłem go, dostałem kaucję zwrotną, 3000 koron, tyle jest kaucji zwrotnej za samochód i szkoda mi go trochę, tak jak powiedziałem, no ale cóż, takie życie. Idę, muszę oddać te pieniądze żonie, no bo w końcu to był
samochód żony, więc trzeba je oddać. Nie wiem, czy będzie pocieszona, czy nie, no ale, ale tak jak powiedziałem, nie ma wyjścia. Jeżeli macie jakieś komentarze, pytania lub nie wiem, jakieś dodatkowe, chcecie informacje uzyskać, to piszcie w komentarzach albo wyślijcie do mnie maila w wolnej chwili, jak będę miał tylko chwilę czasu. Postaram się Wam odpowiedzieć, chociaż czasami to może troszeczkę trwać, bo nie zawsze mam czas. Także tyle, ile mogłem, tyle Wam pomogłem. Myślę, że przydadzą się Wam trochę informacje, jeżeli ktoś będzie chciał kupić samochód tutaj i ewentualnie ma w planach tutaj w ogóle przyjechać, to myślę, że część informacji z tych, które Wam przekazałem, będą pomocne. To na razie tyle. Trzymajcie się. Cześć.